Dzień dobry Państwu. Witam. Zapraszam na kolejną obiadową propozycję. Tym razem bezmięsną. Mamy tutaj kluski, włoskie kluski, noki, świeże pomidory, dodatkowo chili, papryczki oraz ser kozi. Bardzo prosty w przygotowaniu obiad. Zaczynamy od pokrojenia i przygotowania pomidorów do zapiekania. Jak widzicie, te szczypułki, miejsce po szczypułkach, tak to nazwę, wykrajam i przekrajam pomidory na po prostu na cztery części. Każdy jeden pomidor trzeba tak przygotować, poprzekrajać, no i wrzucić do żaroodpornego naczynia, w którym będziemy zapiekać pomidory. Musimy oczywiście oczyścić wszystkie pomidory. I przygotować właśnie w ten sposób. Nagrzewamy piekarnik w międzyczasie na 200 stopni, żeby on już był gotowy. Danie, jak wspomniałam, albo i nie, jest bezmięsne, same zdrowe składniki. Obiad jest naprawdę bardzo szybki do wykonania, bardzo prosty. Jak widzicie, teraz kolejną czynnością jest obranie czosnku. Dwa ząbki czosnku. Dodaję teraz oliwę. Dwie łyżki stołowe oliwy. I przygotuję papryczki chili. Tutaj mam papryczki chili medium, czyli takie na pół ostre. Nie są to bardzo pikantne, tylko takie w połowie. Wiadomo, że trzeba oczyścić. Jeżeli chcecie, żeby były mocniejsze, możecie zostawić z pestkami. Ja jednak te pestki będę wyciągała i oczyszczała tutaj w tym momencie właśnie dodatkowo potrzebuję pół misek. Powiem Wam, że te dania, które pokazuję w większości, robi się dużo, dużo szybciej, tylko jak widzicie, podczas nagrywania jednak jest trochę więcej roboty, żeby to pokazać, bo przecież mogłabym obrać w te pędy. Przepraszam. Całość potrawy ma 458 kalorii. Obieram papryczki do wykorzystania zapasów, że tak powiem. Pamiętajcie o tym, że kaloryczność jest wskazana do liczenia, kiedy dbamy o figurę, ale również kaloria kalorii nie jest równa. Wiem, że nie tylko osoby, które dbają o figurę, mnie oglądają, ale także chodzi o nasze zdrowie. Przede wszystkim jak najmniej używania rzeczy przetworzonych, to jest bardzo ważne. Niekiedy się nie da, nie dajmy się zwariować. No i nasz organizm też domaga się różnych składników. Także po prostu idźmy za głosem naszego organizmu. Wkładam teraz, jak widzicie, papryczki chili. Przyprawiam solą himalajską.
posypuję i wkładam do piekarnika na 20 minut. W międzyczasie gotuję wodę na kluski. Gotuję je tak, jak jest napisane na opakowaniu, kilka minut i teraz przechodzę do wykonania sosu. Wyciągam ostrożnie, bo bardzo gorące naczynie, także za pomocą oczywiście jakiejś rękawicy. Tutaj ostrożnie przekładam całość, czyli pomidory i paprykę, w ogóle te warzywa, do blendera lub miksera ręcznego czy robota kuchennego, jakiego tam uważacie, który przemieli, zdrobni na miazgę nasze warzywa. Oczywiście całą zawartość przelewamy, czyli z tym wytworzonym sokiem, z olejem również. Musimy przelać do naczynia, w którym będziemy miksować. Tak, właśnie. Ja mam taki zwyczajny mikser ręczny, ale bardzo dobrej jakości, bardzo dobrze mi się z nim pracuje. Robi to, co ma robić i nie był drogi. Także to jest najważniejsze. Powiem Wam, że smak świeżych pomidorów, takich sklepowych, mogą być sklepowe, wiadomo, ale nie z puszki. Chociaż do niektórych potraw puszkowe są jak najbardziej wskazane. Gorąca masa papryczka chili daje pikanterię, taki fajny smak do tego. Dodatkowo czosnek daje ostrość. Pomidory, ach, poezja, naprawdę poezja. A ser kozi jest tutaj uzupełnieniem tej potrawy. No i przy okazji, pomimo tego, że jest tu dosyć tłustym serem, ogólnie sery są dosyć tłuste, jest zdrowy, naprawdę zdrowy. Cztery osoby, mniej więcej po takim kawałku sera, takie plasterki, że tak powiem, to ma być tylko dodatek. Do odlanych klusek wlewamy, oczywiście tam bez wody, już są odstedzone, dolewamy ten sos, który wytworzyliśmy, mieszamy dokładnie, żeby obkleiło to nasze kluseczki. Tak właśnie. Ach, szkoda, że nie można jeszcze czuć zapachu. Naprawdę poezja. Smaczny. A zobaczcie, jak banalnie prosty i szybki w wykonaniu i bardzo mało składników, więc naprawdę ciekawy pomysł. Wypróbujcie. W ogóle nie jest same proste. Zdrowie na talerzu. Jeżeli będzie brakowało Wam tutaj przypraw, to jest ten moment, kiedy możecie sprawdzić smak, sól. Mieszam jeszcze raz dokładnie, bo wiadomo, jak przyprawiam, to już nie dodaję pieprzu, aczkolwiek można by było jeszcze dodać, z tego względu, że papryczki były tak naprawdę średnie. Średniej ostrości. Teraz przekładamy na porcje. Tutaj podaję przepis na 3 porcje. Można to rozłożyć na 4, to będzie mniejsza gramatura. Oczywiście wszystko na dole Wam wypiszę, co potrzeba. Teraz wystarczy przyozdobić jakimś zielonym ziołem, bazylią, pietruszką, oregano i rozłożyć ten ser kozi, który wcześniej uprzednio pokroiliśmy i przygotowaliśmy. Życzę smacznego, zapraszam do następnych filmików. Do zobaczenia, pa, pa.